co mam teraz zrobić? A, tutaj jest wejście, okej. Jesteś skończony! Ja nie mogę, co się stało w tym... O, co się teraz dzieje? O, Sabachel, dziękuję. Pamiętasz mnie? Ramzes. Podziękuj mi, przyjacielu. Ach, jasne. Dzięki. Czemu mam dziękować, nie wiem. Ta Angielka kazała mi się ciebie pozbyć. Ale ja jestem porządny facet. Uratowałem ci życie. Tak, what? W tej chwili jestem twoim jedynym przyjacielem. Aha. I pewnie uważasz, że jestem ci coś winien, tak? Bystrzak, to mi się podoba. Masz bardzo dużą wiedzę. Zadam ci takie banalne pytanie. Iram Filarów. No jasne. Gdzie to jest? Nie wiem, człowieku. Pieprzysz! Słuchaj, nawet jeśli wiem, to moje życie nie byłoby wiele warte, gdybym ci powiedział. Obrażasz mnie. Jesteś piratem. I wytrawnym biznesmenem. Należy mi się szacunek. Spróbujmy jeszcze raz. Gdzie jest Iram, Natanie? Słuchaj, możesz mnie torturować ile chcesz. Okej. Ale nie zdradzę ci czegoś, czego nie wiem. Niech ci będzie. Zobaczymy, czy twój przyjaciel będzie miał więcej do powiedzenia. Co? Kto? No jak to kto? Wiktor Salim? A czy jeszcze Wiktora złapali? Wiesz, nie chcę tego robić. No cóż. W tym wieku mógłby nie wytrzymać napięcia. Czekaj. Nie. Nie pozostawiasz mi wyboru. Może Wiktor okaże wdzięczność za uratowanie życia. Stój! Zostaw Saliego, słyszysz? Do widzenia! Nie dotykaj go! To teraz się zabawimy. No to fajnie, jak mam sobie z tym wszystkim poradzić? Kolejny rozdział, porwanie. Nie powiesz nam tego, co chcemy wiedzieć, ha? No nie wiem, chyba nie mam wyboru. Do ciebie mówię! Mogłem tam z kwadratu, ale byłem ciekawy, co by się stało, jakby właśnie nic nie zrobić. Zaraz go pociśniemy. Myślisz, że jesteś mocny, ha? Zaraz ci pokażę, twardzielu. Dobra, kolejna próba. Tym razem go ciśniemy. Do kapitana. Ja jestem szalony, bo o co chodzi? Dlaczego ja tutaj tak niszczę wszystkich, nie? Jaka pomyłka, ja zniszczyłem krzesło w ogóle, bez sensu, nie? Przecież jestem jakimś, nie wiem. W ogóle ja nie z tego przycisku tutaj biłem, chyba co potrzebowałem, nie wiem. O mój Boże, nie wiem co się dzieje. Pomocy! Czemu oni do mnie nie strzelają w ogóle? Tutaj mają jakieś tyle naboi. Nikt sobie nic z tego nie robi. Nie mam pojęcia co się dzieje w tej grze. Jak ja tutaj morduję wszystkich. O nie, z kółka trzeba sobie poradzić, dobra. Kurde, jeszcze mnie biją. A tam jakiś młot jest w ogóle, może bym sobie z tego poradził. Ale mnie cisną wszyscy, no nie. Kurde, jak mnie osaczyli typy jedne, głupie. No dobra, z kółka szybko ciśniemy. Come on! Wszystkich nie zniszczymy. Tak jest! 10 na raz! Kto jeszcze chce się bić? Kurde, ten znowu mnie tutaj złapał. Kurde, nie możemy tego młota, co tam leży, złapać, to bym wszystkich na kita cisnął. Ale to jest durne, ja nie mogę. Co im tutaj w ogóle robię, no? Że to nie ma sensu, już wcześniej w tym odcinku chyba... Znaczy nie, to chyba wcześniejszy już odcinek będzie. Pocisnąłem chyba 50 tutaj tak samo. A tutaj jeszcze mam jakiegoś porąbanego, nie? Piraci z Karaibów. O nie, ten to już jest szalony chyba, coś czuję, nie? Dobra, oberwał ładnie. Jak go niszczę. Żaden mi taki koleś nie jest straszny. Dobra, pięknie. A teraz z kółka, dobra, jasna sprawa.
Kurde, nie masz szans, panie, tyle. Dobra, weź tam leż, no. Tak jest, mogę sobie po nim jeszcze poskakać, bo czemu by nie. Pogromca osiłków, dziękuję. I co, tamci o tym nie wiedzą, że od tytułu pocisnąłem? Czemu oni mi jeszcze nie zastrzeli? To nie ma szans. To nie ma sensu. Dobra, jak teraz żyć? Jak sobie tutaj poradzić z tym wszystkim? Chyba jakoś na górę należy tutaj wspiąć, ale... to chyba nie będzie aż takie proste. Kurde, to jest trochę wysoko. Może jakoś tędy? A, chyba już widać oczywiście, że tędy. Jeszcze jakieś myszy tutaj. Banał. No i zaraz będzie trzeba tutaj tego Sullivana ratować. Ale jeżeli ja tak wszystkich po mordach biję, to dajcie spokój, to będzie łatwizna. Dobra, ciśniemy dalej, teraz jeszcze po drabinie, no i w sumie tyle. Kurde, jak on tutaj skacze, aż tak bym się nie wspinał, nie? Ciekawe, czy dałbym radę tak w realu się wspiąć, to by było ciekawe. Aż tak bym nie ryzykował w sumie. A i teraz tamtą stronę, przepraszam. Kurde, nie wiem jak się tutaj... To jest taka durna kamera, że nie wiem jak się ślizgać, nie? Tak totalnie. O mój Boże, nie mam pojęcia, no. Dobra. W ogóle nie ma sensu, jeżeli chodzi o tą kamerę. O kurde. A tam jest jakieś przejście, w ogóle widzę na wprost. Zaraz, zaraz, może tam się należy wspinać, czy jednak do góry? Dobra, powiedzmy, że wiem co robię. Tak jest, o to chodzi. Pusta. A co to jest, no jakiś kapok, czy co? Nie wiem. A, czyli tutaj swoje bronie zazwyczaj chowałem chyba. Ale cały czas tych broni nie mam, więc to jest taki mały kłopot. O, skarby! Nice! To się przyda, czemu by nie? No i wychodzimy na powierzchnię. O, szlak! Gdzie ja w ogóle jestem? What the hell? Gdzie ja jestem, Olicha? Cmentarzysko... łodzi. Statków. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to wygląda magicznie. Aż chciałbym w takim miejscu pracować. Pozdrawiam, nie wiem. Tak bym skończył po pierwszym dniu pewnie. W ogóle koleś dalej pływa, ale nie żyje. Pozdrawiam. Dobra, chyba trzeba się bardziej rozhuśtać, bo za pierwszym razem to tak trochę nie zadziałało. A może teraz da radę. Come on. Okej, robię postępy. No w sumie poszło ci nieco lepiej niż za pierwszym razem. Tylko teraz pytanie, jak teraz sobie radzić? A tamten sznur? Nie wiem? Nie wiem, powiedzmy, że spróbuję. Okej. I teraz, nie wiem... może do wody. Jakoś tutaj zejdziemy. Sam w sumie nie wiem, czy ja powinienem tutaj iść pływać, czy co? Powiedzmy, że tak. Nie wiem. O, nawet dobrze mi tutaj poszło. Przez chwilę spodziewałem się, że tutaj zginę po prostu, spadając z pół metra. Czasami tak to bywa w tej grze, ale jednak nie. Okej. Oj, mamy kolejnych osiłków, chociaż w sumie nie wiem, czy oni są... Nie odwracaj się. Nie odwracaj się. Dobra, piękna sprawa. Karateka znowu w akcji. I teraz w sumie nie wiem. Co my tutaj mamy? Coś się tutaj świeciło, ale nagle znikło. Myślałem, że jakieś skarby, ale nic z tych rzeczy. Kurde, może jakaś broń by się przydała, sam nie wiem. Wszędzie wrogowie, jak sobie tutaj radzić na to? Nie mam pojęcia. Dobra, powiedzmy, że jakoś tutaj zanurkuję. Kurde, nurkuj koleś, dobra, damy radę. Dobra, to wychodzi beznadziejnie to nurkowanie, tak muszę przyznać. Czemu on tutaj wychodzi? Okej. O, mamy tutaj karabin. Jak sobie tutaj poradzić łatwo? Ładnie, nie mam pojęcia, powiedzmy, że tak. O cholera!
O cholera, dopiero teraz zauważyłem. I co jest? Z głowy. Co ja mu kark złamałem chyba, nie mam pojęcia co to jest pistolet. Dobra. Mam jeszcze te jakieś granaty. Karabinek również się przyda. Kurde, ja chcę mieć ten pistolet, to jest śmiesznie. To śmiesznie wygląda. Zaraz, tutaj chyba jeszcze ktoś był poza tym. Tak mi się przynajmniej wydawało. Nie, nic. Nic z tych rzeczy. No, witam kolesia. Dobrze, że tutaj wbiłem, bo w sumie wcześniej nie było go widać. Dobra, jak sobie tutaj radzić? A dobra, robimy rozróbę może w takim razie. O cholera, chyba mnie zauważyli. Kurde, czemu ja tam tego nie zabiłem? A tam do mnie strzela jeszcze. Dobra, to był zły pomysł. Naprawdę oni mnie tak zgnietli totalnie. Dobra, zmywam się stąd jak najszybciej, kurde, no. Dobra, rzućmy mu granat, czemu by nie? I oni tutaj na flankę będą już nam szli, więc trzeba jak najszybciej stąd uciekać, bo inaczej nie ma szans. Jezu, ja w to grałem już zbyt wiele razy, nie? To jest super ciężkie. No, mamy wyrzutnię rakiet. Tego na plecach sobie pociśniemy. Mam nadzieję, że już nie żyjesz. Dobra. A ten oczywiście, że przeżył. Kurde, czasami się takie mutanty tutaj trafiają. To jest niesłychane. No, mamy tutaj jeszcze karabin. Ktoś mnie tutaj flankuje? Tak słyszałem? Nie wiem. Kurde, granat, no jasna sprawa. Co z tamtymi kolesiami? Oni sobie stoją w miejscu, ale ciężko ich strasznie trafić. Nie, to jest jakiś mocny koleś, widzę. No chyba granat sobie pod nogi rzucił, pięknie. Kurde, ale tryharduje, ja wam mówię. O nie, jeszcze kolejny. Fuck, zaraz mi tutaj zastrzelą! No nie! Wykurzyć go! No świetnie. To jest ciężka robota, ja wam mówię. Jeszcze tam jakiś snajper jest dalej, tego się boję. Żeby tutaj zastrzeli. Nie wiem. No szukać go dalej, ja wiecie gdzie jestem. Nie mam pojęcia. Ja tutaj nie mogę wejść absolutnie, no. Zaraz mam pomysł. Trzymajcie tutaj granat, kolesie. Kurde, kolejny mutant się trafił, to jest problem. No come on, no. No come on, no. Chyba sobie raczysz żartować, koleś, naprawdę. O, dopiero teraz zginął. O mój Boże, co za tutaj są potwory straszne. Bez pomysłu już jestem. Dobra, więc tutaj chyba jednego porobiłem. O, karabin, sam wiem. Tam jeszcze snajper durny na górze. To będzie problem. Kto tam jest? Strzela? No nie flanka! O nie, skąd on się wziął? O mój Boże, ale ja tutaj spinam, no. Dobra, chyba jakoś żyjemy jeszcze. O mój god. O, granatnik. Mogę na chwilę pożyczyć? A to za Saliego. No nie, kolejny snajper. Nie wiem skąd! O nie. Dobra, ładnie. Ktoś jeszcze? Tam jest jeszcze snajper durny. No kurde, tutaj będzie ciężko dorobić. O, dałem radę, pięknie. Jeszcze jakiś... A, więcej ammo do tego, pięknie. Tamci też mają snajperkę, znaczy ten wyrzutnie. Granatnik, ty? Nie wiem. A, jeszcze mamy tą broń. O, to się przyda, proszę bardzo. Ktoś chce ze mną tutaj jeszcze zawalczyć? Czy to by było na tyle? No, świetnie. Kurde, granaty. Skąd oni do mnie jeszcze strzelają? Nie mam pojęcia. A, tutaj jest pan. Jeszcze żyje. Dobra, może teraz wystarczy.
Przeładujmy. I co teraz? Dobra, wejdźmy może na maszt, może o to tutaj chodzi. W sumie chyba tak. O Jezu, to była super ciężka walka. Najcięższa akcja z całego Uncharted do tej pory, znaczy z trójki. Już nie przypominam sobie poprzednich. O, to będzie ciężkie. Tutaj mi koleś cały czas chodzi. O, koleś mi ma, widzę. Ładnie. Mam cię, mam cię. O, w sumie mnie ma. Czemu ja nie mogę tutaj gnata wyjąć? Ja nie mogę, to jest durne. Haha, mam cię, mam cię. On mnie zaraz zastrzeli! Dobra, spadaj. Tyle. Ojej, co się tutaj dzieje w tym odcinku? W tym odcinku jest zbyt duża akcja jak dla mnie. O, jeszcze. Zaraz to jest butla z gazem, to ciekawe. Mogę nią jakoś rzucić? Chyba da radę. Ej, tutaj beczkę dowożę jak coś, panowie. No witam. O nie, to jest szaleniec. Teraz to już nie wiem jak sobie radzić. Jest jeszcze jakaś inna broń. O, mamy granatnik. Dobra, jestem uratowany. O, jakiś starczą jeszcze tutaj przyszedł. To... prawie zadziałało. A ten jeszcze żyje, to jest problem. Nie wiem jak sobie na niego radzić. No nie, wszyscy jeszcze granaty mi rzucają. Dobra, tego z pionchy sobie zrobię, okej. O, mamy lepszą broń. Tylko ten na plecach cały czas mi tutaj stoi gdzieś. Chyba. Kurde, jak sobie z nim radzić? No podejdź tutaj może. O, chyba granat sobie pod nogi rzuciła, ale to za mało, oczywiście. Cały czas bo w ogóle jeszcze headshoty sprzedaje, nie? Dobra, to chyba powinno wystarczyć. Uff, daliśmy radę? A więc idziemy dalej. I w sumie nie wiem, może tutaj coś odluzuje? Dobra, kurde, to nie jest ta gałka, którą chciałem. O co tutaj chodzi? A. Chwila, to jest jakiś pomysł. Chwila! A więc to trzeba w tej grze pomyśleć czasami. Okej, dobra. Ładnie, powinno wystarczyć. Czasami prócz sterowania, prócz strzelania umiem też myśleć, pozdrawiam, ale to rzadko wychodzi. Dobra, i teraz trzeba tutaj, rozumiem, przejść w tą stronę, tak? Teraz kolejny wspinaczka bez żadnej akcji. Mamy chwilę odpoczynku, uff, kurde, nie, uff. Dobra, dawaj koleś, dasz radę. Schodzimy niżej, tutaj znowu jakaś wspinaczka. Gdybym teraz mógł się jeszcze rozbujać. Dobra. Chyba powinno zadziałać. I teraz tam na wprost, tak? Okej. Uff, daliśmy radę. Piękna sprawa. Ale jak teraz? To już nie wiem. A chyba tędy, gdybym miał stawiać. Dobra. O kurde, skoczyłem w powietrzu. To interesujące. O, skarb! To ciekawe. Dobra, teraz tutaj przejdźmy. I chyba tędy mam tutaj doskoczyć. Nie? A to nie wiem w sumie, gdzie mam iść. A, tam na górę trzeba wejść jakoś, a to nie wiem jak na razie. Co mnie tutaj ominęło? A, okej. Więc to trzeba wejść jak cywilizowany człowiek, a nie po jakichś balustradach dziwnych. No dobra, niech wam będzie. W porządku, nie patrz w dół. Okej. Mam tylko jedną szansę. Nie wiem, ja osobiście mam wiele szans. Na przykład teraz tutaj zwaliłem i zaraz będę miał kolejną, więc pozdrawiam. Wiem, że Nathan Drake mnie tutaj nie da widzi po prostu, ale... dajemy radę. Z powrotem na lądzie, albo na łodzi.
Dobra, więc teraz pewnie znowu na drabinę i znowu na dół. Kurde, co to za wspinaczka? Oj, Jezu. I co? Czemu tutaj bohater nie może skoczyć? Come on. Dobra, teraz dopiero dało radę. Kurde, niesamowite widoki, nawet jak na trójkę, nie? Znaczy, oczywiście czwórka wygląda najlepiej, można tak powiedzieć od razu. Ale niektóre widoki w tych poprzednich częściach, nawet w 2019, wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście to jest też wersja remaster, prawda? Należy o tym tutaj przypomnieć. Ale no i tak ładnie to wygląda. No witam kolesia. Co mu się stało? Kark mu złamałem znowu, nie wiem. Jak on tutaj stał w ogóle? Czego on tutaj pilnował, to nie wiem. Jest na dole! Miejcie go na oku! Kurde, to jest ciężkie! Dobra. Kurde, cały czas życia nie mam, no! Dobra, chyba należy się pod tym schować, o to chodzi. Za wcześnie tam, wcześniej zaatakowałem. Bo come on, no, przeładuj. Dobra. No więc o to chodzi, że trzeba tutaj poczekać. Dobra, jest regeneracja zdrowia i teraz znowu tutaj. I teraz kolejni będą, tak? Dobra. Jeszcze ci mało, koleś. Chyba tak. No chyba dalej żyje, albo i nie, dobra. Nawet muzyka się skończyła, więc jesteśmy bezpieczni. Uważaj na nogi. No witam, koleś. No i co? No wychyl się, come on. Da się jeszcze tutaj wspiąć, to było fajne. Dobra, no i tyle. Wow, ale fajnie, zginęłem od Nathana Drake'a. Wcale nie jestem oryginalny. Dobra, nie wiem. Co mam teraz zrobić? A, tutaj jest wejście, okej. Jesteś skończony! To stoi dalej. Ja nie mogę, co się stało w tym? O nie! Jak jest zbugowane, pomocy! Jezu, co się stało? Ja nie mogę, ja nie, już nie, koniec, nie, ja już nawet nie chcę tutaj opisywać tej gry, nie mogę. Nie wiem, dobra, okej. Okay. Uspokójmy się. Wcale nie było nic oryginalnego. Wiele razy się stało coś takiego w tej grze. Oje, muszę zaczerpnąć tchu, bo to już się straszne rzeczy dzieją, nie? Dobra, tym razem damy radę. Za pierwszym razem Zero Deaths. No witam, kolesia. Dobra. Nie da się z tego gna tutaj skorzystać? Ej, zaraz, ktoś do mnie strzela. Jak wy śmiecie? Dobra, ładnie. Wejdźmy na górę. Dobra, i oczywiście kolejni przyszli. Witam serdecznie, kolesi. Kurde, no, dobra, porobiony. Piękna sprawa. Dobra, może tym razem wreszcie wejdziemy na samą górę. No nie wiem. O, więcej granatów, to się przyda. O, jesteśmy na samej górze, proszę bardzo. Czy to już jest wygrana? Jak żyć? Może ten teraz przejdziemy. Nie mam pojęcia, mamy się do jakiejś wieży radiowej dostać? W sumie nawet nie wiem. A, ten, nie, tutaj już byłem? Nie, jeszcze mnie tutaj nie było. I co, ktoś znowu przyjdzie, tak? Albo i nie? Jestem bezpieczny? Nie schowasz się już. Dobra, patrzcie na to, schowałem się i co teraz? No nie, kolejnych ludzi morduję, ale jestem zły. Uważaj na nogi! Upsi, chyba się powinniśmy schować tutaj. Co się stało? A, ammo mi się skończyło. Kurde, ta inteligencja tych botów to gratulacje jednak, nie? O!
Dobra, pięknie go porobiłem. O, jeszcze więcej ammo, to się zawsze przyda. Dobra, jesteśmy już na samym szczycie. Pewnie jakaś walka z bossem będzie. Już prawie jestem. Dobra, a jeszcze sobie tak sprawdzę na szybkości. Może jakiś skarb tutaj znajdziemy. Czegoś takiego bym się spodziewał, albo w sumie i nie. Przepraszam. Dobra, nie ma co przedłużać, idziemy dalej. Z rozróbą. Dobra, pięknie. Rozhuśtajmy się, czemu by nie? Dobra, i tyle. To statek Ramzesa. A więc aż tam mam się dostać? No cóż. Dobra. W końcu. W sterowni. I jaja sobie robisz? Nie wiem, czy tutaj popłyniemy tym czymś. Co za bajzel. Cholera. Przejdźmy do planu B. Trzeba będzie na piechotę przejść. Gdzie się wybierasz? Tam muszą przetrzymywać Saliego. Muszę dostać się na statek. Dobra, oczywiście mamy tutaj wspaniałą linkę, więc zaraz to sobie wszystko zobaczę. Tylko zobaczę jeszcze, czy nie ma żadnych skarbów. Tak jest, patrzcie na to, mamy złotą monetę. Jesteśmy o wiele więcej warci teraz. Kurde, jakiego dodża tutaj zrobiłem wspaniałego, dobra. Ups! Kurde, ja chcę się bić. O nie, to wychodzi trochę słabo. Znowu na samym dole. Trzeba będzie się po raz kolejny tutaj wspiąć. A to z pewnością łatwe nie będzie. Kurde, gdzie mam teraz iść? Powiedzmy, że tędy. To też czasami snajperzy jacyś. Żeby nie było zbyt łatwo. Kurde, granat do wody. Kurde, nie chcę tutaj wychodzić na razie, jeszcze za wcześnie. W szczególności, że tutaj snajperzy do mnie celują. Kurde, celuj, co się stało tutaj? Dobra, ładnie. Może tego snajpera wreszcie porobię, dobrze, okej. A, karabin sobie też wezmę z przyjemnością. No i ruszamy dalej. Dobra, teraz znacznie szybciej to wychodzi. Okej. Już tutaj ich aż tak dużo nie ma. No, ten początek był najcięższy, nie? Tamtych przeciwników to dopiero było setki. Jeszcze jakichś porąbanych. Ha? Jesteś skończony! Trzymaj granat i tyle. A on jest porąbany, zapomniałem, trzeba dla niego dwa granaty chyba. To chyba powinno ci wystarczyć, koleś. O, obrzyn, okej. Z przyjemnością. Dobra, to za trzecim razem oczywiście. Okej. O, deszcz zaczął padać. Jesteśmy na dobrej drodze. Kurde, ale się wszystko rusza. Muszę dopłynąć do statku. Kolejny epizod. Wzburzony ocean. No tego zabiję sobie po cichu. Czemu by nie? Jeżeli mamy taką okazję. Kurde. Na każdym kroku przeciwnicy. Jak sobie tutaj radzić? Mogę tutaj zejść do wody, czy zginę wtedy? Okej, jednak mogę. Dobra, pięknie. No nie mówcie, że koleś mnie tutaj zauważył. Dobra, ładnie. A i teraz należy przejść do przodu, sam nie wiem. Postaram się trochę po cichu tutaj zagrać, bo jednak nie mam tutaj zbyt wiele ammo.
Coś tutaj mamy, chyba skarby jakieś? Tak jest. Jest jakaś, nie wiem, waza, czy do czego to może służyć. Nie mam pojęcia. Kogoś tutaj widać, słychać? Tak, jest jeden koleś, może po cichu go załatwimy. Mam taką szczerą nadzieję. Ten koleś wygląda dosyć strasznie. O, teraz wszyscy już słyszą. No, fajnie strzelasz, pozdrawiam. No nie, jakoś z pleców mi jeszcze ktoś strzela. Może pistolecik będzie lepszy. Kurde, ja nie wiem, jak oni tak idealnie rzucają, nie? Nigdy się nie mylą. Dobra, piękna sprawa. No i teraz należy w tą stronę jakoś przejść. A, to jest korba, okej. Trzymaj się, Sally. Niedługo będę. Czy już jest tutaj bezpiecznie z prawej strony chyba? Od razu sobie przejdziemy. O cholera, wyrzutnia rakiet. Fajnie. No cóż. O nie! Jak ja mam teraz dogonić? Czy już tutaj nie dotrę tam? Nie wiem. Oni odpłynęli totalnie. Jest tu jakaś łódka czy coś w tym stylu? Co ja mam teraz zrobić? No to muszę się tutaj cofnąć. Tam mam iść nagle, nie wiem czemu. Czemu ten koleś tak tutaj macha tymi chorągiewkami? Co on sobie myśli? Że jest fajny? Dobra, ładnie. W sumie to ja nie mam pojęcia, czemu ja tutaj się wracam. Może po jakiś skuter? Ale ham. Jak ty śmiesz tak do mnie podchodzić? Tsunami! Czemu by nie? Oczywiście. A ten statek się przez to przybliżył, okej. Czy jest jeszcze szansa? Jest jeszcze nadzieja? Come on! Ratujemy Saliego. Jaką jeszcze mam broń? Mam obrzyn. Halo, dawaj obrzyna, okej, dobra. Chyba nie lubią pasażera. Kurde, koleś! Wariacie, ja chcę uciec stąd! O nie, to jest problem. Dobra, uleczmy się, poczekajmy chwilę. Może zaraz będzie szansa. Skąd wy jeszcze do mnie strzelać? Jakoś z góry czy co? Nie wiem. Tutaj już nikogo nie ma. A jeszcze za mną ktoś był cały czas. Skąd ty się, koleś, wziąłeś? Nie mam pojęcia. No witam pana. Co ty sobie myślisz? Jak ty śmiesz do mnie strzelać? A ich jest o wiele więcej, dobra, więc nie ma tak łatwo. Kurde! No nie, zaraz przez to zginę, przez taką nie wiem... T-bugging. Dobra, robimy frag movie. Robimy frag movie! O nie, ktoś mnie zraszował! Jestem porobiony chyba, już nie ma szans. Skąd oni się wzięli wszyscy? Ja już nie żyję, no. A, bo jeszcze z innej strony tam są, okej, czy jednak będzie karabin lepszy? Czy jednak tutaj trzeba z karabinu sobie radzić, bo inaczej nie ma szans. A ten jeszcze w locie tutaj przeżył, kurde, ale nieprzyjemnie. Dobra, porobieni, ładnie. Wow! Może trzeba na drugą stronę przejść. Co się dzieje tutaj? Skacze? Kurde, nie wiem. A, oni zginęli już, dobra. Ja biorę te rakiety. Co? Ktoś do mnie strzela jeszcze? Nie wiem. Witam kolesia. O, więcej rakiet, zawsze jest spoko. Dobra, piękna sprawa. O, obrzyd. Wow, kolejna rakieta, biorę serdecznie, kurde. To gra dla dwóch. Kto do mnie jeszcze strzela?
A tam jeszcze są, okej. Trzymaj rakietę. A tam chyba sali w ogóle jest, ale trudno, nie? Ups, i strzeliłem w powietrze, czemu by nie? Ej! O, jest jeszcze więcej ammo, dobra. Chyba jest szansa na wygraną. Nice! Trudno, że Sally nie żyje. Nie, żartuję, Sally chyba jest na tym statku, sam nie wiem już. Ja już nie wiem, co ja robię. Okej, jest drabina. Mam tylko jedną szansę. Jest drabina. A, tutaj jest drabina, okej, dobra. A więc skaczemy, czemu by nie? Uff! 14 rozdział. W poszukiwaniu guza. Okej. Ja nie wierzę. Dobra, tutaj będę musiał zakończyć dzisiejszy odcinek. Nagrywam już tutaj ponad 50 minut. A więc tak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące filmiki. No i tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.